Jeśli dziewczyna ma kolegów, to ty miej koleżanki. Witam. Dzisiaj powiem ci o częstym problemie, który występuje w relacji z dziewczyną. Mianowicie chodzi o to, że dziewczyna, z którą się spotykasz, z którą stworzyłeś jakąś stałą relację, no ma kolegów. I jest ogromna różnica między kolegą a znajomym. I przykładowo, dziewczyna jest z tobą, ale widzisz, że dzwonią do niej jacyś kumple. Ona sobie z nimi wychodzi na spacer, wychodzi sobie z nimi gdzieś tam, może na jakiegoś drinka, i nie widzi w tym nic złego. Nie widzi w tym nic złego. I ciebie, jako normalnego faceta, no to denerwuje. I zastanawiasz się, co jest nie tak. Czy z tobą jest coś nie tak, czy z dziewczyną jest coś nie tak. I powiem ci tak, nie jest to normalne zachowanie, więc normalnym jest to, że jesteś zdenerwowany, być może trochę zazdrosny. I powiem ci tak, normalna dziewczyna, gdy spotyka się z facetem, jest w stałej relacji, zazwyczaj nie utrzymuje bliższych kontaktów z kolegami. Są to jakieś tam, wiadomo, przelotne znajomości w stylu, że idzie do pracy i jest tam jakiś pan Zenek czy coś tam, no to w pracy z nim pogada, gdzieś tam zadzwoni, witam, cześć Zenek, słuchaj, olej potrzebuje wymienić. I on, okej, dobra, przyjedź, ci wymienię. I takie znajomości są na porządku dziennym. Problem zaczyna się w chwili, gdy do dziewczyny dzwonią kumple i ona sobie gada z nimi, wychodzi z nimi i nie widzi w tym nic złego. I ja ci powiem tak. Rozwiązanie tego problemu jest bardzo proste, no nie? Bo zazwyczaj jest tak, że większość facetów chce wytłumaczyć kobiecie w sposób logiczny. I zaczyna się denerwować, zaczyna z nią rozmawiać. Słuchaj, dlaczego spotykasz się z tymi kolegami? Przecież jesteśmy razem i tak dalej. I ona może to traktować jako atak, że to co, już nie mogę mieć żadnych kolegów, chcesz mnie zamknąć tylko dla siebie, już gdzieś tam toksyczna postawa, już gdzieś tam manipulacja, już gdzieś tam odwracanie kota ogonem. No i przykładowo zaczynają się niepotrzebne problemy, zaczynają się kłótnie, które tak naprawdę nie są potrzebne. Zazwyczaj taka dziewczyna, no najprawdopodobniej była, być może jest graczem, więc utrzymuje kontakty z wieloma facetami, rozumiesz? Z wieloma facetami. Normalna dziewczyna, tak jak powiedziała, ma znajomych, ale zazwyczaj nie utrzymuje z nimi głębszych, bliższych gdzieś tam kontaktów. Zazwyczaj ma swoje koleżanki, ma swoje dupery, no nie, wychodzi z nimi, wychodzi pogadać, jak taka normalna dziewczyna. Dziewczyna, która przykładowo kiedyś dużo gości wyrywała, więc ma te kontakty z kobietami bardzo utrudnione, no bo przykładowo ona umiała rozmawiać z tymi facetami, umiała nimi sterować, umiała nimi manipulować i oni gdzieś tam robili z niej taką królewnę, ona się przy nich czuła super, wyjątkowo, poszli, zawieźli, kupili, postawili. Ona tak naprawdę nic nawet takiej osobie nie musiała dawać czy robić, no nie? Naprawdę, nawet taka dziewczyna, gracz, ona czasem wykorzystuje wielu facetów, ale nic im nie daje, rozumiecie? Nic, nawet gdzieś tam buziaka, ani seksu i dużo gości właśnie daje się na to nabrać. Ale ten mechanizm nie, w niej gdzieś tam pozostał. Więc jeśli dziewczyna przykładowo jest z tobą w stałej relacji i widzisz takie rzeczy, bo dla niej to będzie coś normalnego, wiesz? Dla niej będzie to coś normalnego i powiem ci tak.
To jest bardzo prosty sposób do rozwiązania. Też trafiałem na dziewczyny, które tak się zachowały, i wiesz co ja robiłem? Ja po prostu dzwoniłem do koleżanek. To jest bardzo proste. Nie próbowałem gdzieś tam przekonywać na siłę, że tak nie wolno, że nie powinna tak robić. Dziewczyna sobie gdzieś tam od razu może pomyśleć, no ale przecież ja nic z nimi nie robię, rozumiesz? Ja nic z nimi nie robię, więc o co ci chodzi? I naprawdę ona może nic z nimi nie robić, ona może z nimi tylko wychodzi, bo to są gdzieś tam stare nawyki z poprzedniego, jakby to powiedzieć, życia, tak to nazwijmy, że dziewczyna ogarniała bardzo dużo tych gdzieś tam facetów i teraz przykładowo jest z tobą szczęśliwa, jest zadowolona, ale gdzieś tam oni dzwonią, ma z facetami łatwiejszy kontakt, no bo mówię, jak była graczem, to nauczyła się bardzo dobrze rozmawiać z facetami, wie jak z nimi gadać, a przykładowo z koleżankami, z dziewczynami, no już takie gdzieś tam może mieć problemy z komunikacją. Poza tym, jeśli jest super piękna, super ładna, to ma większe profity ze znajomością z facetami, no bo faceci dają się bardzo łatwo manipulować takimi pięknymi dziewczynami, no nie? I ona po prostu, jakby to powiedzieć, idąc gdzieś z nimi dla samej rozrywki, oni jej wszystko stawiają, ona... Dzięki temu ona może się wkręcić gdzieś tam w jakieś, na przykład jest jakaś, przyjechała na jakaś drużyna, no nie, czy coś, tam oni bilet za darmo gdzieś tam kupują, mówią chodź z nami i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, no nie, więc ona ma profit i to w niej zostało i ona gdzieś tam może jeszcze, jakby to powiedzieć, nie widzieć w tym problemu, bo po prostu są pozostałe, to są takie stare nawyki, no nie. I teraz powiem ci tak. Wystarczy, że ty będziesz robił to samo. Ja zawsze mówię, jeśli nie wiesz, co masz robić z dziewczyną, to rób to samo, co ona. Rozumiesz? Rób to samo, co ona. Z tym, że nie rób tego po złości. Mówią, dobra, to ja teraz sobie pójdę na spotkanie z koleżanką, jedną, drugą, trzecią, ty idź z kolegą. No nie, no bo dziewczyna gdzieś tam potraktuje to jako próba manipulacji, jako wzbudzenie w niej jakiejś zazdrości. Nie. To ma być gdzieś tam mega naturalne. Dla ciebie przykładowo to nie jest problem i ty przykładowo sobie nawet możesz przy niej gdzieś tam zadzwonić, no hej, Marysia, słuchaj, no moja panienka idzie dzisiaj z jakimś kumplem, czy masz ochotę wyjść dzisiaj na ławkę albo się przejść, no nie, i tak dalej, co tam w ogóle u ciebie słychać, no nie? I po takim czymś ona może dostrzec, może dostrzec, że to, co ona robi, to nie jest dobre. Bo zobacz, jeśli dobra, wyjdziesz z jakąś dziewczyną i ona o tym będzie wiedziała i ta dziewczyna będzie od niej ładniejsza, przykładowo, no dziewczyny tam się zawsze klasyfikują, no nie, będziesz miał super ładną dziewczynę, no ale tamta przykładowo będzie przykładowo no taką latynoską, no nie, i już to dla niej może być gdzieś tam zagrożenie, bo się wyróżnia, bo tego i tak dalej, pokaż ją i tak dalej. Jeśli ty z nią tylko gdzieś tam wyjdziesz pogadać, no nie, no to już w niej może się odpalić mechanizm zazdrości i ona wtedy tak naprawdę poczuje, że to, co ona robiła, to nie było dobre. Bo ona, jakby to powiedzieć, stanie przed lustrem, wiesz, stanie przed lustrem. I ona poczuje to samo, co poczułeś ty. I w tym momencie odpali się gadzi mózg. I w tym momencie odpalą się emocje. I tak właśnie rozwiązuje się taki problem, rozumiesz? I tak właśnie rozwiązuje się taki problem. Nie dyskutując i tak dalej, jeśli gdzieś tam dziewczyna zobaczy, że masz te koleżanki, że potrafisz sobie wychodzić, to ona po prostu zobaczy, że tak naprawdę, no, może cię stracić, no nie? No bo po co idziesz z koleżanką? O czym wy tam będziecie gadali? No, facet z dziewczyną? O czym mogą gadać, jeśli gdzieś tam nie dążą do jakiejś wspólnej relacji, no nie? Co pójdą sobie, będą się śmiali? Ona wie doskonale o tym, że jeśli facet jest fajny, zabawny, to zaraz dziewczynie odpala się gadzi mózg i tak dalej, zaraz będzie chciała go odbić, no nie? I automatycznie ona poczuje to, rozumiesz? I automatycznie ona, no, nie pozwoli ci
wychodzić z innymi dziewczynami, bo będzie czuła mega zagrożenie, wiesz? Będzie czuła mega zagrożenie. I teraz ona sama wyeliminuje tych gości, rozumiesz? Ona sama wyeliminuje tych gości, bo jeśli jej naprawdę będzie zależało na tobie, jeśli naprawdę będzie w tej relacji prawdziwa, szczera, weszła w nią naprawdę, żeby z tobą stworzyć relację na całe życie, to uwierz mi, po takiej sytuacji dziewczyna odrzuci wszystkich tych gości. Sama odrzuca. Nie, ja nie wychodzę, ja mam faceta, no nie, wolę z nim spędzić czas, nic to. I ona po prostu zacznie odbudowywać zachowania z koleżankami i tak dalej, no nie? Dlatego mówię. Z kobietami musisz nauczyć się działać. To nie jest tak, że zaczniesz jej mówić, słuchaj, nie wolno ci gdzieś tam tego, no ale dlaczego? Przecież ja nic nie robię. No i naprawdę ona może nic na tych spotkaniach nie robić, ona może sobie wyjść, pogadać dla towarzystwa i tak dalej, bo ciebie nie ma, no nie, pojechałeś 2 dni, to ona sobie wyszła gdzieś tam z koleżanką, z koleżankami albo z kumplami, no nie, i tak dalej. I ona może z nimi naprawdę nie robić nic, no nie, ale przykładowo, jeśli dziewczyna zobaczy tą samą sytuację u ciebie, to wtedy zrozumie, wiesz, zrozumie. Kobiety właśnie tak funkcjonują. Im do słowa nie docierają. Ona musi to poczuć, rozumiesz? Ona musi to poczuć. Czyli jeśli ona ciągle wychodzi, no nie, albo ktoś do niej dzwoni, jakiś tam przykładowo Bartek, no nie, dzwoni, to widzisz i po prostu okej, spoko. To jak nagle zobaczy, że do ciebie dzwoni przykładowo jakaś Marika i tak dalej, no to już jej się to odpali, rozumiesz? Już to jej się odpali. I teraz, jeśli na dziewczynę to nie zadziała, to i tak dobrze, bo tak naprawdę byłeś tylko pionkiem w jej grze. Na chwilę, wiesz? Do wykorzystania. Jeśli ona się będzie dalej spotykała z gośćmi i ty się będziesz spotykał z koleżankami i żadne z was, jakby to powiedzieć, no nie odczuje tego, nie przestanie, to i tak ta relacja się rozleci. Bo i tak gdzieś tam każdy z was gdzieś tam działa na kilku frontach, no nie, tak to nazwijmy, plan B, C i D, no nie. Więc jakby to powiedzieć, automatycznie jesteś zabezpieczony, wiesz, automatycznie jesteś zabezpieczony, bo gwarantuję ci, że dziewczyna, która jest tobą gdzieś tam zainteresowana, nigdy ci nie pozwoli wyjść z jakąś nawet koleżanką. Po prostu, ona zaraz do niej zadzwoni, słuchaj, zostaw mego faceta, albo podjedzie z tobą, zobaczy ją, albo zaraz do niej gdzieś tam znajdzie ją na mediach społecznościowych, napisze do niej, czy do niej SMS-a wyśle, zostaw mego faceta, automatycznie odpali jej się instynkt, rozumiesz? Więc ona ci gdzieś tam, no nie pozwoli, uwierz mi, przerabiałem to wiele razy i zazwyczaj rozwiązywałem te zachowania po prostu pokazując, że mam koleżanki, no nie? I teraz, a jeśli nie masz koleżanek, bo może być tak, że nie masz koleżanek, jest to twoja jedyna dziewczyna, no to ja już ci mówię, nie martw się, bo idziesz na ulicę, właśnie my, faceci, mamy największą przewagę na tej planecie, w tym życiu i tak dalej, no nie? Chodzi o to, że my możemy iść na ulicę i możemy podejść sobie do każdej laski, rozumiesz? Kobieta musi gdzieś tam się bawić przez jakieś portale, latać na imprezy i tak dalej, no nie? Ty możesz sobie zagadać do dziewczyny i jeśli nie szukasz dziewczyny, ale chcesz mieć koleżankę, to mechanizm jest taki sam. Podchodzisz, tylko nie mówisz, że ci się podoba, tylko podchodzisz, hej, ładnie wyglądasz, chciałem ciebie poznać, rozumiesz? Chciałem cię poznać. Nie przedstawiasz swoich intencji, no nie? Bo tak naprawdę masz dziewczynę. Tylko po prostu podchodzisz, hej, chciałem cię pojeść. Dziewczyna powie, że nie szukam nowych znajomości, okej, lecisz dalej. Rozumiesz, mechanika jest podobna, jednak podchodzisz do dziewczyny nie z intencją, żeby ją gdzieś tam wystukać, żeby była twoją dziewczyną, tylko podchodzisz z intencją tego, żeby się z tobą zakumplowała i uwierz mi, nie ma w tym najmniejszego problemu i uwierz mi, że dużo dziewczyn nawet sobie z tobą gdzieś tam pogada, nawet gdzieś tam z tobą usiądzie, nawet gdzieś tam z tobą posiedzi, pogada, możesz jej wtedy nawet wszystko mówić, słuchaj, tutaj moja dziewczyna ma koleżanki, możesz jej się zwierzyć i tak dalej, możecie się nawet wymienić numerem i później możesz przyjść do dziewczyny, słuchaj, no poszedłem sobie z koleżanką, wiesz, w ogóle szła, podszedłem do niej, zapytałem się, czy może być moją koleżanką, ona powiedziała, że jasne, nie ma sprawy, jestem otwarta na nowe znajomości, no nie, śmieszne, ale powiem ci,
prawdziwe. Takie sytuacje, uwierz mi, że też gdzieś tam robiłem, potrafiłem podejść do dziewczyny i zapytać się: słuchaj, szukam koleżanki, no nie, czy nie miałaby nic przeciwko gdzieś tam wyjść ze mną pogadać na ławkę, bez jakichś, mówię, drugiego dna, bez jakichś ukrytych intencji. Dziewczyny jedne mówiły nie, drugie przykładowo mówi jasne, nie ma sprawy, no nie, możemy się zakolegować, akurat przyjechałam, tu jestem nowa i tak dalej, i tak dalej. I uwierz mi, nie ma z tym problemu. I przykładowo, gdy dziewczyna coś takiego robiła, ja mówię, no wiesz co, szedłem sobie, zaszedłem, poszedłem, zagadałem do dziewczyny, no nie, i tak dalej. Skoro ty masz kolegów, no to ja stwierdzę, że ja też powinienem mieć koleżanki, no bo jeśli ja ci nie wystarczam i latasz sobie z innymi kolegami, to znaczy, że ja powinienem też sobie mieć koleżanki, no bo jak ty pójdziesz z tymi kolegami albo pójdziesz z tym kolegą gdzieś tam, nawet na jakieś zakupy, no to ja będę w tym czasie siedział sam, no to warto zadzwonić, mieć to i taką samą alternatywę, no nie? No i gwarantuję ci, że w tym momencie wszystkie laski się wysypią, no nie? I uwierz mi, że co to za jedna, no nie? A jeszcze jak dziewczyna będzie ładniejsza od niej, no bo uwierz mi, że twoja topowa dziewczyna nie jest jedyna i uwierz mi, zawsze znajdziesz ładniejszą, zawsze znajdziesz ładniejszą i przykładowo, jeśli znajdziesz nawet tego, to uwierz mi, że się odpali i wtedy zrozumie, wiesz? Wtedy zrozumie. Także uwierz mi, nawet jeśli nie masz koleżanek, to uwierz mi, nie ma problemu, żebyś sobie zgarniał z ulicy jakieś koleżanki, no nie? Także, jakby to powiedzieć, jest to bardzo prosta zasada, którą powinieneś stosować, rozumiesz? Jest też tak, że dużo dziewczyn jest graczami i tak dalej, one gdzieś tam mają masę tych znajomych, kumpli i tak dalej i ja zawsze takie dziewczyny rozbijam, wiesz, naprawdę rozbijam sekundowo, no nie, naprawdę. Jeśli gdzieś tam widzę bez, jakby to powiedzieć, bez spiny, bez jakichś tam docinek, bez złośliwości, po prostu robię to tak jak tutaj, na spokojnie, z uśmiechem, no nie, jasne, możesz się spotykać, nie ma to dla mnie najmniejszego problemu. Jeśli dziewczyna przykładowo ma jakieś spotkanie z byłym facetem, no to ja sobie robię przykładowo tak samo, dobra, to ja idę do koleżanki, no nie, zazwyczaj ja nie lubię utrzymywać i nie utrzymuję kontaktu z byłymi dziewczynami, nie odwracam się za siebie, więc dla mnie gdzieś tam to też jest coś takiego, że okej, mogę sobie gdzieś tam mieć koleżanki, ty sobie gdzieś tam z nim utrzymuj kontakt, choć jeśli dziewczyna na przykładowo zobaczy i tak dalej, że masz dostęp do naprawdę wielu dziewczyn, no to zrezygnuje, bo dziewczyna zawsze chce mieć gdzieś tam najsilniejszego samca i czasem może być tak, że ona tylko po prostu z tym byłem otrzymuje kontakt, dlatego bo chce to zakończyć, no nie, bo dzwoni do niego, słuchaj, chciałbym przyjechać po moje rzeczy, to koniec, ja już nie chcę utrzymać, więc takie coś czasem może być tak, że coś tam jeszcze ich na przykład, nie wiem, łączy, przykładowo jakaś firma, podział jakiejś tam firmy, więc oni się muszą spotkać, to wtedy jest akceptowalne, ale i tak musisz mieć gdzieś tam pokazać, że ty też masz inne gdzieś tam koleżanki, więc uwierz mi, jest to najłatwiejszy sposób i nawet się z tym nie kryj, wiesz, nie kryj się. I nawet jak zobaczysz, że tego, że ona gada się z jakimś gościem i gdzieś tam się śmieje i tak dalej, no to warto przykładowo albo wstać, wyjść sobie na miasto i tego, no tak, gdzie idziesz, no jak, no ty gadałaś sobie z jakimś gościem, no proponował ci spotkanie, no to teraz ja idę sobie, no na ulicę i zrobię to samo, no nie, więc jeśli ty masz kumpli, to dlaczego ja nie mogę mieć koleżanek, no nie, no nie, 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 przepraszam, ja już go blokuję, już tamtego, nie, to on po prostu nie wiem, co ode mnie chciał i tak dalej i wtedy okej, dobra, nie idź i tak dalej, no nie, naprawdę i mówię, że większość problemów, 99,9% dla mnie to jest tak o, rozbijam w ułamka sekund, no nie? Także tutaj masz proste rozwiązanie i naprawdę nie ma sensu się denerwować, nie ma sensu się denerwować. Jeśli dziewczyna nie zrozumiała i tak dalej, to tak naprawdę nigdy nie była tobą zainteresowana. I dzięki temu, że będziesz miał te koleżanki, to jakby nawet jak ciebie gdzieś tam pójdzie po kolejnego pionka czy coś, no to ty już będziesz miał, jakby to powiedzieć, drugą gałąź. No nie oboje przeskoczycie na kolejne gałęzi, czyli jakby to powiedzieć, nie pasowaliście do siebie i problem, jakby to powiedzieć, sam się rozwiązał. Mam nadzieję, że zrozumiałeś. Trzymaj się i do usłyszenia. Trzymaj się i do usłyszenia. Trzymaj się i do usłyszenia.